Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj produkt firmy Mercusys, marka znana, ponieważ należy do TP-Linka, więc jednego z największych producentów sprzętu sieciowego na świecie. Ja osobiście bardzo sobie chwalę produkty Mercusysa, Tapo, Deco czy TP-Linka. Dzisiejsze urządzenie może spodobać się wielu użytkownikom, którzy mają problem z siecią Wi-Fi, ponieważ martwe strefy w domu czy w mieszkaniu możemy zlikwidować w zasadzie na dwa sposoby, albo korzystając z systemów mesh, ale one są zdecydowanie bardziej rozbudowane i przede wszystkim droższe, albo korzystając z prostszych urządzeń, czyli wzmacniaczy sygnału. Dzisiaj takie urządzenie jest przed nami, kodowa nazwa ME70X z portfolio Mercusysa, Dual Band, czyli 5 GHz, 2,4 GHz, AX1800, to odnosi się do maksymalnej prędkości przesyłu danych, czyli do 1800 megabitów na sekundę, ale w dwóch pasmach, o tym warto pamiętać. I tutaj nawet producent to podaje. Mamy 1201 megabitów, przepraszam, na sekundę w paśmie 5 GHz i 574 megabity w paśmie 2,4 GHz. Pracuje z każdym routerem, czyli niekoniecznie musi być to router z portfolio TP-Linka. Może to być również jakiś inny router innego producenta. 3 lata gwarancji, wsparcie dla Wi-Fi 6, to bardzo istotne. Nowoczesny już wzmacniacz sygnału. Tutaj mamy powtórzoną informację o tym Wi-Fi 6. Mamy możliwość skorzystania z dwóch trybów pracy i jako range extender, czyli wzmacniacz sygnału, i jako access point, czyli możemy sobie też, słuchajcie, zbudować taką małą sieć Wi-Fi, podciągając do niego kabel. To też myślę, że ciekawe zastosowanie. One Touch Setup, czyli bardzo prosta konfiguracja przy pomocy jednego przycisku i eliminacja tak zwanych martwych stref Wi-Fi, czyli stref, gdzie zasięg jest po prostu zbyt słaby, by z internetu wygodnie korzystać. Co jeszcze mamy na opakowaniu? Mamy poglądowy rysunek tego routera, chyba powtórzone te same informacje. Tutaj producent chwali się tym, że ma 1-gigabitowy port, gdybyście chcieli korzystać z tego trybu Access Pointa, małe opóźnienia i możliwość sterowania z aplikacji. Ja Wam postaram się, słuchajcie, pokazać, jak to skonfigurować. Generalnie są trzy sposoby. Możemy to zrobić przez przeglądarkę www na komputerze, przez aplikację Mercusysa, albo najprościej korzystając z przycisku WPS na routerze i na samym access pointie, przepraszam, wzmacniaczu sygnału, range extenderze. Jednocześnie naciskając WPS powinny się połączyć te urządzenia i zacząć działać. Tutaj mamy informacje o tym, jak to powinno działać. Tutaj mamy zasięg urządzenia routera i zakres rozszerzonego sygnału, więc tak naprawdę tutaj, gdzie mamy już słaby zasięg, możemy go równie dobrze rozszerzyć. Tu widać, że ten sygnał się rozszerza na całe mieszkanie, a wcześniej w tych strefach mieliśmy słaby sygnał. Oczywiście urządzenie jest tylko na pozór takie proste. W środku jest to dosyć zaawansowana elektronika, która adaptuje się do warunków sieciowych i umożliwia wzmocnienie sygnału i jakości tego sygnału przede wszystkim, zwiększenie prędkości internetu. Mamy informację, że ten router 1800 megabitów na sekundę powinien wystarczyć do streamingu 4K, więc myślę, że większości użytkowników zadowoli taka prędkość. Mamy też kontrolę dostępu oczywiście i, tak jak powiedziałem, access point wbudowany, więc z tego można również korzystać. Z boku producent jeszcze przybliża elementy urządzenia, dwie anteny. Mamy również port gigabitowy, kontakt, jeżeli chodzi o podłączenie zasilania, bezpośrednio do kontaktu podłączamy to urządzenie i diodę, która sygnalizuje na czerwono złe połączenie i na zielono oczywiście połączenie poprawne. Zawartość to jedynie samo urządzenie i krótka instrukcja obsługi. To, co zawsze Was interesuje, oczywiście kraj produkcji Chiny i przede wszystkim wersja sprzętowa 1.0. Urządzenie pochodzi z europejskiej dystrybucji TP-Linka. Dobrze, słuchajcie, to może rozpakujemy sprzęt. Instrukcja obsługi jest. W środku kolejna instrukcja i samo urządzenie.
Urządzenie ma złożone antenki. Musimy je obrócić w tą stronę. Kolor biały, elegancki. Miejmy nadzieję, że nie będzie żółkł z czasem. I tutaj niespodzianka na plus. Mamy biały port, a na zdjęciu był chyba port... A nie, przepraszam, też był biały. Wydawało mi się, że port był czarny. Wszystko pod kolor. Jest też wtyczka do kontaktu i tabliczka znamionowa. Jeżeli chodzi o tylnią ściankę, mamy tutaj informacje o wersji urządzenia 1.0, nazwie rozgłoszonych sieci oraz prądzie pobieranym 0,4 A. Oczywiście wszelkie normy europejskie są spełnione. Producent pomyślał oczywiście o odpowiednim chłodzeniu urządzenia. Kratki wentylacyjne znajdują się i na tylnym panelu, jak również z boku. Te są nawet większe i na dole, więc tutaj jeżeli chodzi o temperatury pracy nie powinno być problemu. Anteny są regulowane. No i mamy oczywiście, u góry też mamy, słuchajcie, otwory wentylacyjne. Są ze wszystkich stron, w zasadzie tylko poza przednim panelem. No i oczywiście anteny też możemy regulować. Nieco piszczą, ale to nie przeszkadza w ich funkcjonowaniu. W czasie kilkudniowych testów praktycznych przetestowałem oba tryby pracy urządzenia, zarówno jako wzmacniacz sygnału, jak i access point sprawował się wyśmienicie, oferując naprawdę wysokie transfery danych. W przypadku wzmacniacza opóźnienie nieco wzrasta, natomiast nie są to duże wartości, które miałyby jakiekolwiek znaczenie w przypadku innych zastosowań niż gry komputerowe, sieciowe. Dużą zaletą urządzenia jest praca w dwóch pasmach Wi-Fi, która znacząco zwiększa transfery, które są możliwe do osiągnięcia. Jeżeli posiadacie u siebie w domu czy w mieszkaniu martwe strefy, tak zwane dead zones, to warto pomyśleć o tego typu rozwiązaniach wzmacniania sygnału Wi-Fi. Jest to rozwiązanie, które jest tańsze niż systemy mesh, a dla większości użytkowników będzie w zupełności wystarczające. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie wzmacniaczy sygnału, czy też systemów mesh i czy jesteście z nich zadowoleni. Czekam na Wasze komentarze poniżej. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, subskrybowanie kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Szerujcie ten materiał, udostępniajcie w sieci, aby niósł się jak najdalej. No i oczywiście na koniec tradycyjnie podstawię Wam kilka ciekawych produktów TP-Linka, czy to z serii Mercusys, Tapo, Deco czy TP-Link. Hej, hej, do kolejnego materiału.